8 czerwca w Utropku odbył się Dzień Czeski. Witam serdecznie, Daria Staniek, właściciel Utropka. Witam serdecznie, Adam Borowicz, kucharz hobbysta. Kucharz hobbysta i dzisiaj czeska kuchnia w Utropku. Cóż tu takiego będzie? Tak jak czeska kuchnia wygląda, nic. Nie. Naprawdę, dania czeskie wbrew pozorom są bardzo proste i nie aż tak mocno urozmaicone. Ale w tym naszym wypadku i ta nasza kuchnia dzisiejsza czeska będzie taką naprawdę w takiej topowej odsłonie. Na samych takich lokalnych produktach mogę zdradzić, że czoskula jest troszeczkę z takim moim sznytem, czyli napieczonym czosku. Intensywny smak, ale za to powiedzmy, że po 2 dniach jeszcze ci się nie odbiło. Tylko naprawdę, naprawdę na pięknym wywarze, na kurczokach, na niesamowitym syrze, na szyneczce i z dodatkiem małego żółtka. Także taka naprawdę topowo odsłona zupy czoskowej, ale to jest tylko początek. Bo na drugie danie zaraz się można wziąć czy na starter smażony syr, gdzie tak naprawdę sekret tkwi w tej mojej panierce. Ona jest idealna, jest przyprawiona, no nie mogę zdradzić co tam jest, ale ta kejza jeszcze się zamoczysz w omacce, ja? Czyli takim sosie remuladowym, który też jest w pełni w mojej odsłonie zrobiony, czyli nie ma żadnych półproduktów. Wszystkie te potrawy powstały tutaj w Utropku na miejscu i tak naprawdę z pełną pieczotowitością wszyscy siedzimy nad tym i robimy, żeby się udało, sztab ludzi. Ach, jak ten syr już zjesz, to potem jeszcze możesz mieć ochota na coś lżejszego, czyli gulasz wołowy z fajnym knedlikiem, kupa zuzy, sosu, kaj ten knedlik potem idzie fajnie wytąkać, trochę surowej cebuli, tak jak Czesi podawają, mięso topowe z górnej zrazowej, bulion na wołowinie, a na końcu jeszcze idzie zamknąć topinką, czyli sznita chleba usmażono na tarto czoskiem, ale my zrobili pasta czoskowo, też z pieczonego czosku, na to idzie mięso wieprzowe, często łopatka, bardzo pikantno, żeby się chciało więcej piwa pić, do tego oczywiście piwo czopowane, takie, które jest nalewane przez około 10-15 minut, żeby było odgazowane, żeby nam po prostu było łatwiej na żołądku. No i tak naprawdę te wszystkie dania są mocno doprawione, są pikantne, tak jak Czesi lubią, tylko że troszeczkę z takim moim sznytem, sznytem właściciela też Adama, zrobiliśmy kuchnię czeską w takiej troszeczkę nowoczesnej odsłonie, ale zarazem trzymając się tych wszystkich przepisów oryginalnych, żeby ludzie się czuli w Ustroniu, troszkę jak w Czechach, bo wiadomo, my kilometr do granicy niecały, już my są u Czechów. I oczywiście takie zespoły oryginalnie grają czeskie, żeby to nabrało takiego naprawdę oryginalnego sznytu. No i właśnie ten pomysł, żeby tutaj ta kuchnia czeska w Utropku, ten dzień czeski, to dlatego, że tak blisko mamy do tych naszych sąsiadów? Dokładnie tak, jesteśmy bardzo blisko i Polacy bardzo kochają Czechy, kochają Czechów, kochają ich kuchnię i kochają przede wszystkim ich muzykę. Dlatego pomysł na dzień czeski, ze względu na to, że mamy tak wspaniałych sąsiadów, więc zespół Akordianka z Karwiny, niesamowite, typowe, prawdziwe dechowki, takie jak w Czechach. Później po południu zespół Bella Musica, to już coś takiego bardziej może wykwintnego dla niektórych, dla ucha, dla niektórych słuchaczy, ale również typowy czeski zespół z taką typowo czeską muzyką. No trzeba się trochę poruszać przy tej kuchni, bo ta kuchnia czeska jest taka ciężka, tłusta, nie? Dokładnie, bardzo mało jest sałatek, bardzo mało takich dodatkowych, powiedział, zielonych. Nie chciał tego wprowadzać tutaj, chciał, żeby zachować jednak ta oryginalność, ale nic trudnego. Przecież można się wybawić, wytańczyć. Bo na pewno te dania mają 1000 kalorii plus, ale tak naprawdę z tym dobrym, złotym napojem czopowanym, z atmosferą, jako tutaj jest. No i Ustroń w ogóle, no pięknym jest miejscem. Tutaj Daria z Adamem zrobili coś niesamowitego. Jest to miejsce naprawdę reprezentacyjne dzisiaj Ustronia. Przy samym deptaku, nad rzeką, za niedługo impreza wianki, noc świętojańsko, ogniska, znowu nowe menu. Za niedługo, może miesiąc taki zrobimy, że będzie kuchnia Podlasia, kuchnia śląska, a zarazem największy chyba na Śląsku Oktoberfest, jaki tutaj będzie. 2 tygodnie na oryginalnych kufnach, na pięknych ubraniach, na przepysznym niemieckim piwie, także Ustroń, Utropek, całe Aleja Legionów po prostu będzie oblegano przez ludzi, myśla, a nic lepszego nie możecie tutaj spotkać, jak przepyszne jedzenie i muzyka na żywo. Kto dzisiaj gro co chwila na żywo? Właśnie tutaj. No właśnie, no i czyli tyle tych imprez przed nami w Utropku? Dokładnie tak, kalendarz mamy dosyć bogaty. Mam nadzieję, że wszystko uda nam się zrealizować. Tak jak już tutaj Adaś wspomniał, pierwsza impreza, która nas czeka, to znowu Noc Świętojańska z pięknym pochodem, gdzie będziemy nieśli wianki, gdzie piękne dziewczyny młode będą swoje wianki wrzucały do wody.
Bardzo ładna impreza, bardzo widowiskowa, więc serdecznie zapraszamy z pokazami ognia, więc myślę, że będzie się dużo działo, a później zobaczymy. W zanadrzu mamy jeszcze trochę niespodzianek, nie chcemy do końca wszystkiego zdradzać, ale imprez one naprawdę... ewoluują. Tak, ewoluują. W każdej chwili wymyślamy co chwilkę coś nowego, ale myślę, że wszystko się uda i że będzie fajnie. No i cóż można więcej powiedzieć? Zapraszamy serdecznie, o wszystkim będziemy na bieżąco informować. Dzięki wielkie. Zapraszamy nie tylko, jak tu wszyscy myślą, samych Ślązaków, Hanysów i miejscowych. Niech cała Polska po prostu zobaczy też troszeczkę, jaki Ustroń jest piękny. Jaki jest piękny i jak naprawdę można do tego podejść w 100% profesjonalnie i opierać się naprawdę na przepisach oryginalnych, na właśnie muzyce, która tutaj gra. Dzisiaj chyba pierwsze skrzypce. Moje skrzypce będą drugie, kulinarne, ale to już za chwilę. Także zapraszam wszystkich do Ustronia, do Utropka, na naprawdę imprezy regionalne i nie tylko. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.